Dzień dobry, dziś ze mną wspaniały gość, bardzo ładny, inteligentny, zabawny. Jestem tak podekscytowana, że aż trudno to opisać. Dziś ze mną jest Kasia Myciński! Cześć! A za kamerą Arlena, także dzisiaj będzie grubo. Jeszcze włączyła się lodówka. Cześć! Dlaczego zaprosiłam Kasię? Dlatego, że chyba możemy już o tym mówić. Ty zaprosiłaś mnie do udziału w swoim odcinku. Pewnie ten odcinek pójdzie wcześniej, więc możemy spokojnie się do niego odnosić. I zaczęłaś opowiadać o swoich wrażeniach, o różnicach między językiem angielskim i polskim. I tak pomyślałam, zastopowałam Kasię, mówię nie mów więcej. Warto, żebyś opowiedziała o tym na tle moich półek i przed moją kamerą. Tak było. Dobra, a od czego zaczniemy? Zaczniemy z grubej rury, ponieważ zaczniemy od profesora Bralczyka, który kiedyś powiedział, że język polski pozwala nam być ostrożniejszym w okazywaniu uczuć. Dlatego, że jak widzimy jakąś piosenkę albo film po raz pierwszy, to zazwyczaj mówimy, że o, podoba mi się to. A dopiero za trzecim razem możemy powiedzieć, lubię to. A w angielskim od razu wszystko się lubi. Więc uznałam, że profesor ma rację i że wobec tego być może łatwiej mówić o uczuciach po polsku niż po angielsku, a Kasia powiedziała, że nie. Myślę, że jest racja w tym, ale może, bo tak z kultury, z tej perspektywy jestem bardziej amerykańska, to dla mnie jest trudniejsze. Może o to chodzi, jak to powiedziałam. W sumie nie wiem, ale dla mnie po polsku wyrazić się emocjonalnie to jest takie trudne, bo ja myślę, że słowa takie emocjonalne po polsku są dosyć ekstremalne albo dosyć takie bez tej emocji. I nie chcę tak padać jakimiś takimi ciężkimi słowami, a tymi takimi innymi to tak prawie w ogóle się nie wyrażę. A tak jak mówię, że po angielsku można wszystko się lubi, albo to i może to jest po prostu dla mnie komfortowe tak od razu się wyrazić i od razu powiedzieć, co mi pasuje, co mi nie pasuje w tych słów angielskich, bo są takie różne, mam dużo wyboru. I powiedziałaś, że twoi rodzice potrafią powiedzieć na koniec love ya, a nie powiedzieli nigdy kocham cię. Nigdy. Bo to już jest za duże. Taki ma duży ładunek emocjonalny. A przeklinać wolisz po angielsku czy po polsku? Arlena się śmieje. Wolę chyba naturalnie mi wychodzi, w 100% naturalnie mi wychodzi po angielsku. Ostatnio zaczęłam mówić z jakiegoś powodu kurwa. I za każdym razem jak to mówię, to Krzysiek się śmieje, że to w ogóle nie brzmi tak, jak mam brzmieć. Bo nie masz twardego ry. Może to. I też mówi, że jakoś nie mam doładowane tej mocy. Ale powiem szczerze, że zupełnie się nie dziwię, że akurat kurwa ci weszła, że tak powiem. W sumie w Stanach to zawsze uczymy tego słowa, jak ktoś tam pyta się jakieś słowo po polsku, bo jest, według mnie jako przekleństwo, jest bardzo fajne słowo, bo ma trzy takie bardzo ciężkie sounds. Dźwięki. No, dźwięki. I myślę, że to jest takie ma być przekleństwo. Ale jakoś i tak nie używam prawnie. A czy w związku z tym, że angielskie wulgaryzmy są takie lżejsze, to nie uważasz, że częściej po nie sięgasz, niż gdybyś miała przeklinać tylko po polsku? Chyba tak. Chyba masz rację, że jest, według mnie, jest większy taki... Większa skala możliwości po angielsku. Ale to też może być z tego powodu po prostu, że jest mi łatwiej po angielsku. I po jakie słowo angielskie najczęściej sięgasz, jeśli chodzi o chyba jak coś się tak szybko zdarzy, to tak shit. To i w Polsce też tak mówimy. Kiedy nie do końca mamy możliwość powiedzieć tak sążnie i lecą te shity. Prawda, Arlena? Ja też dużo shituję. No to chyba brakuje coś po polsku. Tak. Brakuje, ale też śmieszne jest to, że niektórzy się dziwią, dlaczego słowo zajebisty jest tak popularne, bo tam nie ma nic twardego. I to zupełnie nie pasuje do reszty polskich wulgaryzmów, a jednak jest popularne. Jest. To pochodzi od bardzo wulgarnego słowa jebać. Aha, bo ja to tak ostatnio kilka razy użyłam i nie wiedziałam, że to jest takie
to, że to jest wulgaryzm i ktoś mi napisał w komentarzach, a ktoś odpisał, że to nie jest i teraz nie wiedziałam. Bo to się jeszcze, chyba docieramy się na tym etapie. Kiedyś cholera była takim wulgaryzmem, który był zupełnie nie do przejścia na salonach, a teraz to jest bardzo lekkie. O cholera. Nikt na to pewnie nie zwrócił uwagi dziś. Dla mnie zajebiście po prostu brzmi pozytywnie, więc stwierdziłam, nie może być przekleństwem. A masz ulubione słowo w języku polskim? Albo takie, które cię śmieszy? Przyszło mi na myśl biustonosz. Biustonosz, okej. Okay. Bo jest tak bardzo z dwóch stron. Bardzo lubię i bardzo nie lubię. Bo jest tak bardzo dosłowne, że jest dla mnie śmieszne. I jest tak bardzo dosłowne, że jest dla mnie śmieszne. Więc tak z dwóch stron. Lubię i nie lubię. Po angielsku mamy bra. I są też czasami takie bardziej, nie wiem, na taką... Są bardziej awansowane słowa na bra, ale bra jest naszą podstawą. I biustonosz jest w porównaniu tak, nie wiem, po prostu tak bardzo dosłowny, że mnie trochę śmieszy. Według mnie najbardziej polskim słowem i takim najśmieszniejszym jest warząchew. Ja nie wiem, co to znaczy. To jest taka łyżka. Warząchwią coś A ja myślałam, nabierasz. Że to jest taka gwara, nie? Że to się używa tylko w niektórych... Nie no, łyżki to... W całej Polsce tutaj używamy do nabierania zupy na przykład. Takie się wydaje. No jest prześmieszne jak dla mnie. Jest takie właśnie swojskie i takie... Uważam, też jest śmieszne. I żółć. Słyszałam, że żółć jest najbardziej polskim tak słowem. Tak rzucić? Żółć. Jak ktoś ci mówi coś przykrego, to czasami wylewa się żółć. Z hejterów wylewa się żółć. A. Dlatego się mówi, że to najbardziej polskie słowo, bo po pierwsze ma wszystkie te takie polskie litery i dźwięki, a po drugie... No, my mamy problemy z żółcią. Zastanawiałaś się, z czego wynika to, że język polski jest tak poważny? Czy nasze zachowanie i to, jacy jesteśmy, wpływa na język, czy odwrotnie? Czy język powoduje, że jesteśmy tacy trochę sztywni? Bo trochę też jest tak, że my niby jesteśmy uznawani za naród otwarty, wesoły, ale ja mam takie poczucie, że to jest pozorna otwartość, że tak naprawdę każdy nosi jakiś tam ból codzienności w sobie. Ja myślę, że to zależy, do kogo się... tak porówna, bo w porównaniu do Japończyków jesteście bardzo otwarci i weseli, ale w porównaniu do Brazylijczyków to nie. A w porównaniu do Amerykanów też nie dokładnie. Ja bym powiedziała, że ja myślę, że na przykład taki przykład, który ostatnio używam, jest, że jak się spotka Polaka, to tam cześć, co tam u ciebie, no coś mi tam jakoś... W pracy szef mi dokucza i jest źle, ogólnie negatywne, jest źle. Ale się łączy się tak, poznają się tak, nie? I to jest taki temat, który łączy ludzi w Polsce. A w Stanach to jest takie na odwrót, że oh, how are you? Oh, I'm good. I really like your shirt. Yeah, I got it in Korea. Wow, you've been to Korea? I to bardziej tak się rozwija, że perspektywy bardziej pozytywne. Nie, że nie ma negatywnych rozmów, ale takie pierwsze rozmowy to myślę, że są bardziej pozytywne. Ja myślę, że język, kultura i historia to jest wszystko związane, nie można powiedzieć. To jest tak jak kura i jajko, które było pierwsze, nie? W Polsce wszyscy znają historię też. To jest takie coś, że na przykład w Stanach uczyliśmy się o historii i zapomnieliśmy. W Japonii też tak jest. Uczą się tej historii tak mniej więcej zapominają, a w Polsce to wszyscy tam, no, ta ulica, też po ulicach. Ulice mają wszystkie takie imiona bardzo historyczne i to jest kawałek kultury i ta historia jest taka dosyć, jak to powiedzieć? Ona codziennie z nami jest, my właściwie nią żyjemy. I się tak, żyjecie tą historią i tak się boicie czegoś, bo coś się tak kiedyś zdarzyło. Tak mi się zdaje. Nie wiem, może to jest za bardzo poważne i ktoś mnie zhejtuje. Nie, ale w zasadzie nam się wydaje, że taki jest cel historii. Musimy ją znać, żeby nie powtórzyć błędów. Ale to nie do końca działa. Ale to i to zgadzam się z tym. Powinniśmy znać historię, żeby nie popełnić błędów, ale i tak popełniamy. Mądry Polak po szkodzie. Jest takie popularniejsze powiedzenie. Mądry Polak po szkodzie. Tak, nie wyciąga wniosków, nie uczy się, tylko już jak coś jest źle, to wtedy aha. Aha, to jest tak, nie wiem, porównane może do hindsight is 2020,
że jak patrzysz wstecz, to wszystko jest wiadome. No teraz trochę, żeby się rozluźniło. Opowiedz mi, jak ty się uczyłaś polskiego? Jak to wyglądało u ciebie w domu? Ja się uczyłam polskiego od rodziców. Po prostu uczyliśmy się tak, rodzice rozmawiali ze mną po polsku i tak jakby mieszkaliśmy w Polsce, tylko że to się na tym kończyło. Z rodzicami rozmawiałam po polsku, z innymi nie. Z rodzeństwem na przykład nie rozmawialiśmy po polsku. Chyba dlaczego? Bo jednak myślę, że jak byłam bardzo mała, zanim zaczęliśmy szkołę, to mówiliśmy po polsku między sobą. A myślę, że może jakąś taką mieszanką. W sumie nie pamiętam, byłam za młoda. Ale nie wystarczy to, że rodzice mówią z tobą po polsku. Brakuje takich towarzyskich relacji, żeby umieć mówić żarty na przykład. A dzieci, na przykład w dzieciństwie, ja nie chciałam, z rodzicami mówiłam o szkole, tam domowych sprawach i to było takie w sumie w porównaniu poważne tematy, jak na dziecku. Jak się jest dzieckiem, to jest poważne, nie? A z rodzeństwem nie chcieliśmy o tym rozmawiać i brakowało nam słów i wyrażeń, żeby być zabawnym. I myślę, że my sobie z tego nie zdawaliśmy sprawy i była zawsze taka kłótnia w domu. Jak na przykład byliśmy w aucie i rozmawialiśmy między sobą po angielsku, to tata zawsze mówił po polsku i zawsze tak nas upominał. I to się po prostu, rozmowa się kończyła na tym. Jak tak mówił, że mamy mówić po polsku, to się kończyło. I tata zawsze tak mówił, o, zamilczyło was. I nam było tak zawsze przykro, i nie rozumieliśmy tego, czy w sumie wiedzieliśmy, chcielibyśmy to kontynuować po polsku, ale nie mogliśmy, bo po prostu nam brakowało i nie wiedzieliśmy, jak to tak... I chyba nie byliśmy w sumie aware. Świadomi tego, że brakuje nam. I nie wiedzieliśmy, jak to wytłumaczyć rodzicom. I zawsze była taka nierozumienie. Ale twoi rodzice też znali angielski, mówili po angielsku. Tak. Tylko nie w domu. Tak, ale to jest taki angielski język imigranta. To jest tak, że mówią po angielsku, mówią po angielsku w pracy, tam w pracy w sumie. Ale to nie jest taki wspaniały jakiś angielski. Bo też mieszkali zawsze w gronie takim, w tej Polonii. Rozmawiali po polsku ze znajomymi. Znajomi większość to Polacy. Sąsiedzi może w sumie miałam też polskich sąsiadów dużo, z amerykańskimi sąsiadami to tak mniej rozmawiali już i po prostu, ale znają angielski. A ty chodziłaś do amerykańskiej szkoły bez polskich lekcji? Chodziłam do amerykańskiej szkoły od poniedziałku do piątku, a w sobotę miałam taką polską szkołę. Podobało ci się to? To też jest takie coś, tak, to jest taki hate love. Bo ja chodziłam do tej szkoły od 4 lat do 17. I na przykład nigdy nie oglądałam sobotnie bajki. I to był taki temat w szkole, że tam wszyscy rozmawiali o tych bajkach, nie? I ja nigdy nie wiedziałam, o co chodzi w tych bajkach. I jest też dużo Polaków, którzy znają amerykańskie bajki lepiej ode mnie. Jest bardzo dużo. Więc takie kulturowe rzeczy trochę, ale w sumie też cieszyłam się, że mam tam znajomych w tej polskiej szkole i mieliśmy czasami takie fajne zajęcia w sumie były nudne, ale fajne takie relacje. No, relacje i takie rzeczy poza szkołą. Na przykład zawsze robiliśmy jasełka. Ja bardzo lubiłam uczestniczyć w jasełkach, bo to mnie jakoś interesowało. Takie plays i tak dalej. Teatralne rzeczy. Więcej robiliśmy w polskiej szkole niż w tej amerykańskiej. Ta polska szkoła to tak, wszyscy to tak odczuwamy. I dużo tej Polonii uczestniczy w tej polskiej szkole. I wszyscy mamy ten taki hey love, że w sumie rozumiem, czemu tu chodzę, ale dajcie mi spokój, nie? Bo później w niedzielę wszyscy Polacy w Chicago idą do kościoła, więc tak każdy dzień się budziło rano, nie? A w porównaniu Amerykanie mieli ten jeden dzień wolny. Tak, ja za to lubię angielski, że macie to hey love. To jest jedno słowo, a tłumaczy wszystko. A po polsku trzeba by tłumaczyć, że trochę kocham, trochę nienawidzę, targają mną różne uczucia. Hey love,
clear. No tak, i też mamy, bardzo mi się podoba, ktoś chyba słyszałam, że jest taka japońska jak się to mówi, Komedia. Ale że pani, która robi komedię. Komediantka? Czyli... Ona ci powiedziała? Nie oglądam jej jakiś taki program, że po angielsku mamy to ish. I nie wiem, czy jest może porównane po polsku, ale w japońskim na pewno nie ma ish. Że można powiedzieć coś ish, czyli black ish. Ale co to jest to ish? Czyli dzisiaj się umówiliśmy na 11, a ja tak naprawdę przyszłam o 11 ish. Że nie o 11, ale tak coś tam koło 11. Okej. Okay. So na przykład, let's meet for coffee tomorrow around 12-ish. Czyli to jest tak 11.50 do 12.10. Okej. Okay. Coś takiego. Rozumiem. Mm-hmm. Na przykład blue-ish to jest niebieskawy. A, jest, czyli jest po polsku. Ale nie możesz powiedzieć 11. Tak. Nie? Aha. To niektórzy są się da to dołożyć. I teraz jeszcze zapytam Cię o te hybrydy, ja je tak ładnie nazwałam hybrydy językowe, a prawda jest taka, że Kasia mi to zdradziła i już chyba też możemy o tym mówić, bo Ty na pewno ten odcinek nasz wspólny opublikujesz wcześniej, że powstały w Polonii właśnie, tak? Wśród Polonii, tak. Takie słowa, które są połączeniem słowa angielskiego i polskiego. Mhm. I to są na przykład te Sirio, Dubai for. To możemy teraz wytłumaczyć, co czym jest. Garbage. Garbage to jest śmietnik. I to było takie słowo, które do 6 roku życia byłam pewna, że jest polskim słowem garbage. Mm-hmm. Że po polsku jest garbage, a po angielsku jest garbage. I byłam pewna tego, że to jest polskie słowo, a taka stewardeska na samolocie mi powiedziała, że to nie jest polskie słowo. I miałam taki mind blown moment. Ona była Polką? Polką, tak. Ale to była niesympatyczna sytuacja, czy nie? Tak w żartach się powiedziała? Ona to była sympatyczna, ona tak żartowała ze mną, ale ja w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi. To tak było, że tak, nie, no garbage i tak się uśmiechała, nie? A ja tak, w sumie o co ci chodzi, garbage, gdzie jest ten garbage, nie? O co ci chodzi, kobieta? Jarda? Jarda to jest podwórko. Podwórko, ale to jest dość jasne, bo to też było tak, że Kasia mnie pytała, co jest czym i kiedy słyszałam to słowo, to nie mogłam skojarzyć, ale jak już mi wytłumaczyła, co ono oznacza, to no tak. A bardzo mi się też podobało, co mi się bardzo podobało, 2x4. 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 To jest chyba ten taki najbardziej unikalny? Unique? Mhm. Czyli 2x4 to jest deska drewniana, taka do budowania, która ma 2x4 cale. Czyli 2x4. Bo po angielsku się nazywa 2x4 chyba. W sumie nie, jak się idzie do takiego sklepu, to są różne deski i możesz poprosić o ten, który ma rozmiar 2x4. Mhm. Ale po prostu zaczęliśmy w Polonii używać to jako takie konkretne słowo. Podaj mi tego 2x4. To jest też takie pocieszające, że dołączaliście te polskie końcówki. Mhm. Co u nas też się dzieje. My też zapożyczamy, ale najczęściej dołączamy polskie końcówki, już to brzmi jakoś lepiej. To jeszcze Cię zapytam o taką rzecz. Czy w języku angielskim, tym American English, jest też tak, że ludzie mają świadomość tego, że cały czas muszą się tego języka uczyć. I czy w Ameryce, w Stanach, sprawdziłby się taki kanał jak mój? Myślę, że taki kanał jak twój byłby ciekawy tak zajawkowo. Ale myślę, że angielski jest tyle różnych wersji angielskiego i tyle osób uczy się angielskiego, że to się cały czas zmienia. I przez internet się zmienia i się tam dodaje... Cały czas mamy nowe słowa i... Nie wiem, czy... Myślę, że w innej formie, ale byłby ciekawym programem o tym, jak ten język się zmienia na przykład. I myślę, że na przykład w Stanach nie mamy problemu z tym, że ten język się zmienia. To, co ja się nauczyłam w szkole, to nie pamiętam tego i nie chciałabym wracać do tego. Po prostu nauczyłam się tego, znałam te podstawy i zapomniałam i teraz używam ten język tak, jak mi potrzeba. I myślę, że to jest fajne z angielskim, że można to tak naprawdę zmieniać i nikt ci tak za bardzo nie zwróci uwagi, dopóki to nie jest tam w jakiejś profesjonalnej sytuacji. No ma się do tego większy dystans po prostu. Mhm. Tylko się
chyba powinniśmy uczyć. Dobra, to jeszcze na koniec, żeby już Cię nie męczyć. Zadam Ci, mam prośbę, żebyś powiedziała Polakom uczącym się języka angielskiego, na co powinieneś zwrócić uwagę, żeby się szybciej i łatwiej nauczyli tego języka. No oprócz tego, że powinni oglądać kanał Arlensona. Ja myślę, że zróbmy tak. jej promocję, nie bądźmy takie, nie? Myślę, że powinniście oglądać kanał Arleny. To jest Arlena Witt. Jak wpiszecie w YouTubie, to znajdziecie. A po drugie, myślę, że nie powinni zwracać sobie uwagę na nic, jak mówią po angielsku. Myślę, po prostu nie mówią. Nie, tak, to jest największy problem, że zanim ktoś... myślę, że po prostu powinni używać ten język, robić te błędy i ktoś ich poprawi i jak zrobią wystarczająco razy jakiś błąd, to zapamiętają, żeby to już nie robić. Miałam właśnie taki problem w Japonii, że wielu osób uczy się angielskiego już 20 lat, a nie mówi nic, bo w Japonii są bardzo perfekcjonalni i nie chcą używać języka, dopóki go nie znają, a to jest niemożliwe. To ja tak mam, przyznaję się, jestem Japonką. Więc myślę, że i mówiąc to, powiem, że powód, czemu nie powinni się stresować, jest, że wielu osób uczy się angielskiego i mówi po angielsku. Więcej niż jakikolwiek inny język. Więcej różnych osób się uczy angielskiego. Więc native speaker angielskiego jest przyzwyczajony do słyszenia różnych wersji tego angielskiego i nie, to tak jakoś nam nie przeszkadza. Więc jak ktoś powie do mnie, where is toilet? Ja nie powiem mu od razu, where is the toilet? Pomyliłeś się. Ja po prostu odpowiem, że jest tam i po jakimś czasie zapytam się, czy mam Ci zwracać uwagi, czy nie. Bo na przykład tak jak moi rodzice mówią, to jest, oni omijają niektóre te takie the czy coś takiego i to jest normalne w Stanach. Jest dużo emigrantów, dużo osób mówi taką sproszczonym angielskim i to nikomu nie przeszkadza. Szczególnie ale w miastach. Trochę też jest tak, że kiedy mówimy po angielsku i rozmawiamy z osobą, która na co dzień posługuje się tym językiem, to ona nie zwraca uwagi na błędy, ale wytknie nam błędy. Wiesz kto? Polak. Drugi Polak. I tak. My się tego najbardziej wstydzimy, boimy, krępujemy tym drugim Polakiem, tym, co to... Ja to wiem, bo jak jestem na kanale Krzysztofa Gonciarza, to czasami ludzie piszą mi, jak straszny akcent mam po angielsku. You? Że słychać, dobra, że udaję. Może Glena niech się wypowie, ale słychać, że udajesz. No słychać, że udaję i że wyjechałam do Stanów 2 lata temu i udaję wielką Amerykankę, więc wiem, o co Ci chodzi. Polacy mają wielki problem z wszystkim, jeśli chodzi o język angielski. Dobra, no to myślę, że kończymy. Bardzo Ci, Kasiu, dziękuję. Jesteś naprawdę przeurocza. Dziękuję. I cieszę się, że zaczęłaś nagrywać na YouTubie, bo jesteś takim promyczkiem naszym. Dziękuję bardzo. Może to nie zabrzmi jakoś szczerze, powiedział, że się podlizuje, nie wiem, chce wizę do Stanów, ale naprawdę tak uważam. Przecież nienawidzę Cię za te białe zęby. Mam nadzieję, że ich nie będzie widać za bardzo, bo zrobię kontrast na moich i jakoś to będzie wyglądało. No to z tymi białymi zębami jest ciekawie. Jest. No ale przed Polakami długa, długa droga, żeby ogarnęli te biel. Pijcie wodę, nie herbatę i kawę. I subskrybujcie kanał Kasi, nie wiem do której kamery to powiedzieć. 15 na pół. O, to jest bardzo trudna nazwa. 15 na pół. I masz taką fajną czołówkę. Dziękuję. Sama ją wymyśliłaś? Tak. Tak, bo nie miałam innych pomysłów, więc stwierdziłam, skleję sobie siebie bardzo, skleję siebie tak razem. Skleję siebie. Urocza, sympatyczna, tego mądra, kreatywna.